Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na przegląd mojej aktualnej, wiosennej, porannej pielęgnacji. Pierwszy krok, który wykonuję, jest to oczyszczenie skóry twarzy, szyi, dekoltu po całej nocy. I tutaj sięgam po delikatną piankę od marki Faceboom. Piankę właśnie taką widzicie różową, która obłędnie pachnie. Jeśli śledzicie mnie na moim Instagramie, to też doskonale wiecie o tym, że przez bardzo długi czas sięgałam po wodę micelarną w oczyszczaniu wieczornym właśnie tej marki, z tej serii, taką różową, którą uwielbiałam nie tylko za jej działanie, za to, że sprawdza się przy mojej skórze wrażliwej, ale również za zapach. I ta pianka posiada identyczny zapach, który umila cały ten proces o poranku. Jest ona przeznaczona do każdego rodzaju cery, zwłaszcza do skóry wrażliwej, czyli takiej, którą posiadam ja, i rzeczywiście w tej kwestii sprawdza się bardzo dobrze. Nie podrażnia, nie przesusza, nie powoduje żadnego zaczerwienienia. W dodatku ta pianka ma też bardzo fajną konsystencję. To jest pianka, ale taka powiedziałabym o formule musu. Wystarczą maksymalnie dwie pompki, żeby rozprowadzić ją na całej twarzy, szyi i dekolcie, przez co też jest bardzo wydajna. I ta pianka kosztuje około 20 zł, ja ją kupuję w drogerii Rossmann. Naprawdę sprawdza się u mnie świetnie, to już jest kolejne opakowanie, bardzo fajny skład, także gorąco Wam ją polecam. Kiedy moja skóra jest już oczyszczona, następny krok to jest tonizacja. I tutaj mam dwa produkty od marki Creamy. Polska marka tworząca produkty naturalne, kosmetyki naturalne. Ja o marce Creamy zrobiłam oddzielny film na moim kanale. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to on się Wam tutaj oczywiście wyświetli na górze. Zapraszam Was bardzo serdecznie, ponieważ ta marka jest niesamowicie ciekawą marką kosmetyczną. No i właśnie, ja sobie sięgam w tym drugim kroku w tonizacji po te dwa produkty, ponieważ one już mi się kończą. I mam tutaj nawilżająco tonizującą esencję oraz hydrolat z opuncji figowej. Świetne dwa kosmetyki. W dodatku mają opakowania z atomizerem, więc sobie rozpylam je na skórze i czekam chwilę, aż te dwa produkty, no jeden z nich, delikatnie się wchłonie w moją skórę i wykonuję dodatkowy krok, jakim jest masaż. Kiedy ta moja skóra jest jeszcze, powiedziałabym, taka wilgotna, sięgam po dwa rolery. Takie o. To jest roller kwarcowy, którym wykonuję delikatny masaż tą mniejszą końcówką wokół oczu, a tutaj mam taki roller 3D, roller diamentowy, tak też nazywany, którym wykonuję masaż w okolicy podbródka i policzków. I tyle. Trwa to może dosłownie z 3 minuty, z 4 minuty, no maksymalnie 5, ale takie pobudzenie skóry to jest bardzo dobre rozwiązanie dla mnie, zwłaszcza jeśli chodzi o okolice oczu i właśnie działanie tutaj na podbródek, na linię żuchwy i na podnoszenie policzków. I po takim masażu nakładam serum. No i można by powiedzieć, że w tym trzecim kroku porannej pielęgnacji, czyli właśnie nakładanie serum, stosuję dwa produkty. Dwa produkty od jakiegoś czasu, zaraz Wam powiem dlaczego. Mamy tutaj serum nawilżające od marki Talgo. Intensywnie nawilżające serum o bardzo fajnym składzie i żelowej formule, też zresztą przepięknie pachnie. Ja o tym produkcie opowiadałam Wam już w filmie o intensywnym nawilżaniu. I stosuję sobie albo właśnie takie serum, robię to zamiennie. Jednego dnia stosuję takie serum w porannej pielęgnacji, a następnego dnia sięgam po serum z witaminą C. I to jest serum od marki Skintra, nowa marka w ofercie sklepu Cozy Bella. Zrobię Wam na jej temat oddzielny film. I tutaj mamy serum, które w składzie zawiera 20% witaminę C, witaminę E, kwas ferulowy i też kwas hialuronowy. Więc stosuję sobie te dwa produkty zamiennie. Na przykład w poniedziałek serum nawilżające, we wtorek serum z witaminą C. Tutaj oczywiście formuła jest zupełnie inna, bo ona jest taka leciutka, wodnista, delikatnie powiedziałabym żółta. Tutaj mamy formułę żelową, ale oczywiście po nałożeniu serum muszę nałożyć krem. I teraz, jeśli chodzi o te dni, w których stosuję witaminę C,
czyli to serum od marki Skintra, nakładam po nim ten oto żelowo-kremowy preparat, kosmetyk, również od marki Talgo. I o nim też Wam już opowiadałam. On ma przede wszystkim działanie silnie nawilżające i też taką lekko właśnie kremowo-żelową formułę. Czyli serum z witaminą C i na wykończenie właśnie taki przyjemny, dzienny, delikatny krem, który świetnie sprawdzi się w przypadku skór mieszanych i tłustych. A w momencie, kiedy nakładam serum intensywnie nawilżające od marki Talgo, to na wykończenie stosuję krem od marki Medic Aid z witaminą C. Tutaj mamy zupełnie inną formę witaminy C niż w przypadku tego serum. Dlatego też ja tych dwóch produktów ze sobą nie łączę. Jak widzicie, jeśli stosuję serum z witaminą C, to nakładam zupełnie inny krem. Krem wykończeniowy nawilżający. Jeśli natomiast stosuję nawilżanie w serum, to wtedy nakładam witaminę C właśnie od Medic Aid, ten dzienny krem. Co prawda, on tutaj ma również filtr 30 i ja myślę, że taką ogólną analizę składu tego kremu zrobię na moim blogu. Natomiast fantastycznie ten krem się u mnie sprawdza. Ma też bardzo przyjemną konsystencję, taką delikatnie żółtą i bardzo ładnie pachnie, tak odświeżająco, cytrusowo, więc też dodaje nam energii o poranku i też fajnie sprawdza się właśnie w tej porannej pielęgnacji do skóry, między innymi mieszanej i tłustej, ale on się sprawdzi tak naprawdę do każdego typu skóry. Właśnie ze względu na swoją konsystencję i też na składniki aktywne, które tutaj się znajdują, no i przede wszystkim na działanie. Także widzicie, jeśli chodzi o ten taki krok pielęgnacyjny, dwa rodzaje serum i dwa rodzaje kremów, które po sobie nakładam. Ale oczywiście to jeszcze nie koniec, bo musimy zadbać o oczy i musimy zadbać o szyję i dekolt. No i tutaj. Codziennie rano pod oczy nakładam właśnie ten krem od marki Yonel. Krem, który ma działać silnie, intensywnie, przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco, nawilżająco, ma naprawdę duże spektrum działania, ale też przede wszystkim fantastyczną formułę. Bardzo taką przyjemną, lekką, kremową, którą ładnie pracuje się tutaj przy aplikacji na okolice oczu, więc ja nakładam tu, delikatnie wklepuję jeszcze tutaj i rozsmarowuję sobie na tej tak zwanej lwiej zmarszczce, której nie posiadam, ale mimo wszystko działam sobie tutaj również w tej okolicy. To jest co prawda krem, który można spokojnie stosować rano i wieczorem. I on w wieczornej pielęgnacji też się u mnie pojawia. Natomiast świetnie sprawdza się w porannej pielęgnacji, zwłaszcza, że później musimy wykonać makijaż, więc ten krem też szybko się wchłania i świetnie łączy się z każdym korektorem, bo też testuję go na różne możliwe sposoby i uwierzcie mi, że naprawdę z każdym korektorem cięższym, lżejszym, fantastycznie się komponuje, nic się tutaj absolutnie nie roluje i ten efekt takiego intensywnego nawilżenia, ale też delikatnego napięcia bardzo szybko się pojawia w przypadku tego produktu. No a co nakładam na szyję i dekolt? I tutaj jakiś czas temu pojawił się w mojej pielęgnacji nowy produkt od marki Dermalogica. Jest on właśnie przeznaczony specjalnie do stosowania na te partie naszego ciała i on jest też zakończony taką rolką, bardzo fajnym aplikatorem. To jest oczywiście serum. On ma taką wodnistą, lekko żelową formułę i niesamowicie przyjemny efekt chłodzący. Zapach charakterystyczny, jeśli chodzi o produkty marki Dermalogica, taki powiedziałabym lekko ziołowy, roślinny, ale właśnie ten preparat stosuję sobie tutaj na moją szyję, nakładam w ten sposób, stosuję również na dekolt i w momencie, kiedy on już mi się wchłonie, wtedy nakładam krem. Krem albo właśnie ten nawilżający od marki Talgo, albo krem z witaminą C właśnie od Medic Aid. No i już takim ostatnim krokiem w mojej pielęgnacji porannej jest nałożenie filtra, ale w tym momencie nie pokażę Wam żadnego filtra, ponieważ testuję ich kilka, więc nie chcę tutaj też robić jakiegoś zamieszania, po prostu sprawdzam różne filtry w tym momencie, żeby też nagrać dla Was oddzielny film i opowiedzieć Wam, które właśnie fajnie sprawdzają się w tej porannej pielęgnacji, przed makijażem, przy takim typie skóry, który ja posiadam, więc za jakiś czas oczywiście ten film będzie. Natomiast
Natomiast zwróćcie uwagę na to, te kroki, które ja wykonuję w tej mojej porannej pielęgnacji, są naprawdę cały czas takie same. Czyli oczyszczenie skóry twarzy, tonizacja, masaż, serum, krem na twarz, krem pod oczy. Oczywiście tutaj działam też na te okolice. No i filtr. I też, co jest bardzo ważne, jak widzicie, ja przez cały rok stosuję witaminę C. Ja w ogóle uwielbiam witaminę C, stosuję ją zawsze w porannej pielęgnacji. Czasami zdarzają mi się takie produkty, które mają zupełnie inną formułę, taką bardziej olejową, więc dla mojej skóry mieszanej w ciągu dnia są trochę za tłuste, więc sięgam sobie po te produkty w wieczornej pielęgnacji, albo też jako takie uzupełnienie pielęgnacji, dodatkowa dawka witaminy C. Natomiast w porannej pielęgnacji ta witamina C musi być, a jak wiecie, witamina C fantastyczny antyoksydant. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby w mojej pielęgnacji jej nie było. W połączeniu jeszcze z filtrem, dodatkowa ochrona. Także witamina C musi być, ale widzicie, też stosuję nawilżanie mojej skóry, to działanie przeciwzmarszczkowe, krem pod oczy obowiązkowo. No i od jakiegoś czasu stosuję właśnie masaż. Masaż tutaj na okolice oczu i masaż właśnie tutaj na linię podbródka, linię żuchwy i podciąganie policzków. I to będzie tyle. Jak widzicie, w tej porannej pielęgnacji nie ma jakoś specjalnie dużo produktów, ale to co Wam pokazałam, to jest to, co stosuję aktualnie. Też stosuję już od jakiegoś czasu. Już trochę te kosmetyki dobrze, nawet powiedziałabym, bardzo dobrze znam niektóre z nich. I w wieczornej pielęgnacji te kroki, które się u mnie pojawiają, są troszeczkę inne, produkty też są troszeczkę inne, ale o tym będzie w oddzielnym filmie. Jestem ciekawa, czy któryś z tych preparatów, o których Wam dzisiaj opowiedziałam, Was zainteresował, zaintrygował. Dajcie znać w komentarzach, jak wygląda Wasza aktualna pielęgnacja, na co teraz stawiacie, jakie kosmetyki stosujecie. Jestem bardzo ciekawa. Czy pamiętacie oczywiście o filtrze, bo mamy już ten okres podwyższonego promieniowania. Dajcie koniecznie znać, a ja teraz dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że byliście dzisiaj znowu kolejny raz ze mną. Dotrwaliście do końca filmu, także widzimy się w następnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Pa!